29 marca w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafijczuk. A dziś rozpoczniemy od bardzo dobrych informacji ze Szczecina. Druga z rzędu wygrana szczypiornistów Piotrkowianina w PGNiG Superlidze stała się faktem. Nasz zespół pokonał Sandrę Spa Pogoń 27-25 i od ostatniego spadkowego miejsca w tabeli odskoczył na 5 punktów. W zasięgu na 6 kolejek przed końcem sezonu jest nawet 11 pozycja dająca bezpieczne utrzymanie w lidze. Do przerwy Piotrkowianin wygrywał 13-12, wiele emocji było w drugiej połowie, rozpoczął ją od trafienia Paweł Kowalski, ale w 33 minucie był remis 14-14. Najważniejsze dla losów meczu okazały się 4 minuty, między 38 a 42 minutą nasz zespół rzucił 4 bramki z rzędu i wyszedł na prowadzenie 20-17. Nie oddał już go do końca spotkania, wygrał ostatecznie 27-25 i tym samym ma już na koncie 15 punktów. Wielkie, wielkie gratulacje i podziękowania dla mojego zespołu, dla mojej drużyny, bo dobrze wiemy, gdzie byliśmy jeszcze 2 kolejki temu, jaka sytuacja była przed nami, gdzie nie wszyscy jeszcze byli. Fajnie, że ci kontuzjowani do nas dołączyli. Oczywiście nie ma jeszcze Janka Stolarskiego, którego pozdrawiamy i trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia, ale to była nasza bolączka, mało zawodników, mało rotacji. Dzisiaj już było można robić większą rotację, każdy dał z siebie 100% i to jest naprawdę czapki z głów dla chłopaków, bo zrobili kawał dobrej roboty. Przyjeżdżaliśmy tutaj naprawdę bardzo mocno zmotywowani, tak jak było chyba po nas widać, że ta ławka tam żyła niesamowicie, więc cała drużyna zasłużyła, nawet ci zawodnicy, którzy dzisiaj nie pojawili się na boisku, zasłużyli na to, na te podziękowania, ponieważ cały czas wspierali chłopaków z boiska. To jest sport i każdy chce jak najlepiej ten rzut przez całe boisko. Gdyby wpadło, sami dobrze wiecie, byłaby jeszcze większa nerwówka u nas, parę kar w końcówce dla nas, myślę, że słusznych i nie ma co o czym mówić. Ale no, troszeczkę sami sobie to spowodowaliśmy, bo mieliśmy też czyste sytuacje, które nie wykorzystaliśmy i mogliśmy dowieść te 3-4 bramki do ostatniej minuty, a tak to wiedzieliście, jak to było, więc no, cieszę się, że udźwignęliśmy ten ciężar, bo ten gatunek tego meczu był bardzo ważny. W najbliższą sobotę 1 kwietnia o 20:20 nasza drużyna zagra we własnej hali Relax z Energą MKS Kalisz i będzie to kolejny bój o tak zwanych 6 punktów. Już teraz serdecznie zapraszamy kibiców. Tymczasem dużo emocji przyniósł mecz 3. kolejki rundy finałowej żeńskiej PGNiG Superligi. W Lublinie wicelider tabeli MKS Fanflor pokonał Piotrkowię 32-28, ale nasza drużyna jeszcze na kilka minut przed końcem miała szansę nawet na komplet punktów. W 52 minucie po trafieniu Justyny Świerczek było 26-25 dla gospodyń. Piotrkowie rozpoczęła ten mecz od prowadzenia 2-0, do przerwy prowadził jednak zespół z Lublina 14-12. Początek drugiej odsłony należał do gospodyń. Piotrkowia straciła skuteczność, w 41 minucie było 20-15. Nasza drużyna nie złożyła jednak broni, zaczęła gonić wynik i przy stanie 25-21 zdobyła 3 bramki z rzędu. Chwilę później było jeszcze 26-25, ale w ciągu 3 minut lublinianki dorzuciły 4 bramki i na to Piotrkowia już nie zdołała odpowiedzieć. Mecz mógł się podobać, a gra naszej drużyny nastraja optymistycznie przed kolejnymi spotkaniami. Cała pierwsza połowa była tak wyrównana i nic nie wskazywało, że Lublin nam w tej drugiej połowie odjedzie na dosyć dużą ilość bramek i musiałyśmy gonić. Natomiast jest mi bardzo szkoda tego meczu, ponieważ po tej pierwszej połowie, gdzie naprawdę uważam, że grałyśmy w obronie bardzo dobrze, Lublin miał problem ze zdobyciem bramki, mogłyśmy pokusić się tutaj o zdecydowanie lepszy wynik, a nie ukrywam, że jechałyśmy tutaj po zwycięstwo i no dlatego mówię, jest mi... No przykro mi tak z tego powodu. No, wypadł debiut tak jak wypadł, no trudno. Walczymy dalej. Następny mecz nasza drużyna rozegra w niedzielę 2 kwietnia o 18 w podwarszawskich Markach z Galiczanką Lwów. I na koniec piłka nożna. W szlagierowym spotkaniu 23 kolejki 4 Ligi Łódzkiej Polonia Piotrków zremisowała z liderem tabeli Widzewem drugim Łódź 1-1. To drugi remis naszej drużyny z zespołem Widzewa, który prowadzi w ligowej tabeli. Jesienią w Łodzi było bowiem 0-0. Trener Polonii Robert Grzesiuk zapowiadał, że mimo problemów kadrowych jego zespół postara się zrobić wszystko, aby odebrać punkty liderowi i słowa dotrzymał. Nasi zawodnicy byli bliscy nawet kompletu punktów, prowadzili bowiem od 45 minuty,
kiedy to bramkę z rzutu karnego strzelił Adrian Malicki. W drugiej połowie Widzewiacy atakowali, ale bardzo dobrze spisywała się defensywa gospodarzy. I kiedy wydawało się, że pierwsza porażka Widzewa drugiego stanie się faktem, wyrównującego gola zdobył strzałem głową Konrad Niedzielski. Pierwsza połowa naprawdę bardzo dobra w naszym wykonaniu. Pokazaliśmy tutaj Piotrkowianom kawał dobrej piłki na naprawdę dobrym poziomie. Jedna i druga drużyna chciała ten mecz wygrać. My prowadziliśmy do przerwy. Po przerwie wiadomo, że to już w głowach jest chłopaków. Troszeczkę się cofnęliśmy. Czekaliśmy na jedną sytuację, żeby wykorzystać jakąś akcję. W 97 minucie, nie wiem czy był faul, czy nie było tego faulu, piłka poszła po dwóch głowach, trafili na 1-1, no serce pęka, mecz się zakończył remisem. Myślę, że sprawiedliwym, bo z drugiej połowy Widzew był drużyną bardziej lepszą, atakującą przede wszystkim, tak jak mówię, my wcześniej tylko czekaliśmy na tą kontrę, chociaż te kontry mieliśmy i mogliśmy też to wykorzystać, szkoda bardzo. Kolejny mecz Polonia zagra na wyjeździe. Rywalem naszej drużyny, która zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, będą Zjednoczeni Stryków, a na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.